chcę pamiętać same dobre momenty, tylko tych coraz mniej. Dlatego powiem ci, jak jest teraz. Przyjeżdżasz raz na jakiś czas i nie dajesz mi szansy na rozmowy i bycie z tobą. Ja nie mam ciebie cały czas przy sobie, tak jak chłopcy. Dlatego, gdy przyjeżdżasz, mam na to okazję. Tylko, że wciąż jest tak, że gdy przyjeżdżasz, to jesteś pijany, podpity albo na kacu. Ostatnio, jak przyjechałeś na święta, to my trzeźwego widziałyśmy cię chyba tylko rano. Ile to trwało? 20 minut? To chyba troszkę za mało. Tylko tym razem już nie nabiorę się na to, że sobie poradzisz sam, że możesz sam sobie z tym pomóc, gdy przyjdzie odpowiednia chwila. I nie zasłaniaj się tym, że gdybyśmy byli w lepszej sytuacji, to nie musiałbyś pić, bo pijesz za dużo. Gdyby nie wyjazd do Norwegii czy Szwecji, to pewnie musiałbyś odsiedzieć swoje w więzieniu. Albo miałbyś więcej problemów, bo przecież rowerem jeździć nie mogłeś. Jestem starsza od chłopaków i pamiętam więcej niż oni. Czy ty wiesz, że ja pamiętam, jak wyglądałeś po wypadku samochodem? Jak przyszedłeś wtedy do domu? Przecież to się mogło skończyć gorzej. Pamiętam też wiele innych rzeczy. Nie byłeś na odnowieniu mojej komunii, bo spałeś pijany. Pamiętam, jak wychodziłam, gdy wracałeś z pracy, żeby zobaczyć, czy jedziesz pijany, czy trzeźwy. No, chyba, że miałeś przystanek koło sklepu. Ja po prostu wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ty jesteś chory. Ale to można leczyć. Są tacy ludzie, którzy potrafią ci pomóc. Bo my już nie umiemy. I nie ma co się wstydzić, że sobie sam nie poradzisz. Tylko ty musisz znaleźć w sobie odwagę. Będę cię wspierała. Nie możesz myśleć tylko o sobie. Przez twój alkoholizm wszyscy są nerwowi. Wszyscy się męczymy. Jestem matką i nie mogę pozwolić, żeby twoja wnuczka patrzyła na takie rzeczy. Żeby rosła w przekonaniu, że dziadek pije. Teraz jest jeszcze na tyle mała, że tego nie rozumie, ale nie będę jej też okłamywała, tak jak ostatnio, że cię boli ząb. Ja swój wstyd musiałam schować do kieszeni, gdy chodziłam po ciebie do sklepu. Czy ty widziałeś, żeby dziecko chodziło po pijanego ojca? To jest bardzo trudna sytuacja. Dlatego, jeśli tego nie zrobisz, to podjęłam decyzję. Proszę, nie miej do mnie pretensji. Mnie już to wszystko przerasta. Jeśli nie poddasz się leczeniu, to odłączę się od ciebie, odseparuję się. Ostatni raz wyciągam pomocną dłoń.
po prostu nie widzę już innych możliwości na walkę z twoim alkoholizmem.